Oświatów pan poseł Stefan Niesiołowski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja w pełni się solidaryzuję, dziękuję i w całości to wszystko, co powiedziała pani poseł w imieniu grupy posłów, które wnoszą o dymisję tego jednego z najgorszych ministrów tego rządu, a mówię, konkurencja jest bardzo silna, ale pan tutaj się wysuwa na jedno z czołowych miejsc, panie ministrze. Chciałem poprzeć w imieniu Koła Europejskich Demokratów ten wniosek. Chciałem przy tej okazji bardzo pogratulować panu sprawozdawcy komisji. Muszę powiedzieć, pan poseł zdaje się Bąk, jeżeli nie przekręciłem nazwiska. Wiele panu można zarzucić, ale nadmiernej uczciwości, obiektywizmu i rzetelności sprawozdania tego zarzutu panu postawić nie można. Było. To było sprawozdanie pod tym względem kuriozalne. Ja będę się starał mówić na tyle jasno, ile potrafię, żeby nawet intelektualne skrzydło PiS-u to zrozumiało w osobie takich symboli jak poseł Suski, pani Pawłowicz, paru innych, ten orzeł od jenotów, tak, mają takiego specjalistę, nawet u pana Szyszko by on pasował. Jeden się zajmuje wycinaniem lasów, a drugi wystrzeliwaniem zwierząt, które... Nie, może, panie pośle, są uprawnione okrzyki, ja nie obrażam się, może pan po imieniu mówić, w parlamencie są tak zwane swiszenrufy, tylko żeby pan marszałek czas mnie doliczał. O. Wszystko czas tego szaleńca, żeby tego szaleńca, czas mi pan, żeby czas tego szaleńca patrioty mi pan doliczył do mojego wystąpienia. Proszę Wysokiej Izby, no ja... Mi jest przykro, panie ministrze Szyszko, że ja muszę ten wniosek popierać, bo pan jako entomolog budzi w podświadomości moje pewną sympatię. Ja też jestem entomologiem, istnieje jakieś braterstwo, no ale pan, który tyle mówi o miłości ojczyzny, o Polsce, panu z ust nie schodzą wielkie słowa, to pan chyba się zgodzi, panie ministrze Szyszko, że salus rei publica suprema lex. I według tej zasady ja muszę głosować za wnioskiem o odwołanie pana ministra Szyszko oczywiście. Proszę państwa, no już pani posłanka Lenartowicz, no uzasadniłem, właściwie można się tylko podpisać, jeszcze parę uzupełnień, bo to wszystko właściwie było prawie, ale kilka rzeczy, które pani słabo zaakcentowała. To jest ta bezsensowna rzeź Puszczy Białowieskiej, bezsensowne tłumaczenie, że pan podobno walczy z kornikami. Panie ministrze, korniki są na ziemi mniej więcej 50 milionów lat. Jak zdech ostatni dinozaur, to się pojawił mniej więcej pierwszy kornik, a człowiek to jest 200 tysięcy lat. Korniki sobie doskonale radziły bez ludzi. Także one panu dziękują. Niech pan się nie zajmuje kornikami i pan zostawi nasze drzewa i nasze zwierzęta w spokoju. Poza tym pan jakoś znienawidził te biegacze, karabida, czyli tą grupę pańskich, za co pan dostał tą wielką nagrodę. Ja nie wiedziałem, że taka nagroda jest przyznawana. Tutaj ktoś się długo rozwodził, pan poseł Bąk zdaje się, ożył dzisiejszej debaty. Więc ja też gratuluję panu. A dlaczego pan te biegacze teraz niszczy? Bo właśnie one żyją w lasach, pan lasy morduje i tym samym pan podcina gałąź, na której pan siedzi, bo ma się te biegacze pana wyniosły i teraz te biegacze pan kasuje. Więc ja bym generalnie prosił, żeby pan polskiej przyrody nie reformował, żeby pan się nie zajmował ochroną korników, czy Puszczy Białowieskiej, czy w ogóle niczym, niech pan zmieni profesję, taką mam, albo wrócił do badań podstawowych. Znakomicie się lasy funkcjonowały bez ingerencji człowieka. I proszę państwa, ponieważ mi niewiele czasu zostaje, to ja jeszcze tylko na jedną rzecz, bo to było tu pomijane dzisiaj. Ja nie widzę powodu, żeby to pomijać. To jest ten kuriozalny list pana ministra Szyszki, w obronie taki lizusowski, niesłychanie podlizujący się Tadeuszowi Rydzykowi. No, to nie jest, panie ministrze, żaden ojciec. No może pański to jest ojciec. Dla mnie to jest biznes. Zresztą jako biznesmen ten skromny zakonnik ślubujący ubóstwo odniósł wielki sukces, bo jest 54 na liście najbogatszych Polaków. Także ja gratuluję Tadeuszowi Rydzykowi, jest to skuteczny biznesmen, oligarcha zresztą, bo korzysta z poparcia polityków i poparcie dla tego oligarchy, które w ciołobitny sposób deklaruje minister Szyszko, jest skandaliczne i kompromitujące. Tak jak bluźniersza jest nazwa tego radia, Radio Maryja, bo ja sobie nie przypominam, żeby Matka Boska się angażowała w kampanię cesarza Oktawiana albo popierała Tyberiusza. Panie aktywnie prowadzi działalność na rzecz partii politycznej. Proszę łaskawie troszkę hamować swoje... Pan Rydzyk aktywnie prowadzi działalność polityczną. Bez przerwy tam prowadzi agitację, zakłada własne partie, udziela poparcia politykom, rozwiązuje te partie. Także ja bym bardzo prosił...
ja bym bardzo prosił o to, żeby nie używać tego tytułu ojciec, bo ta parodia kapłana katolickiego na tą nazwę. Boli prawda, boli prawda, boli prawda. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę opuścić mównicę. Skończył pan swój, wyczerpał pan swój czas. Szczęśliwie kompromituje pan niewielkie koło.